Hej, witam Was serdecznie z tej strony Halak, moi drodzy piąteczek, więc wszyscy jesteście zadowoleni na pewno. Już gotujecie się do wyjścia plenerowego, ale może przed tym obejrzycie właśnie ten news, a będzie tutaj przede wszystkim o nowym czołgu e, radzieckim. Za oknem wspaniała pogoda, z nieba leje się woda. <grym> Kurczę. No cóż, takie lato jest przedziwne w tym roku, że albo jest. Paruwa nieprawdopodobna, albo jest deszczowo. E, ciekawa sprawa, ciekawa sprawa. E, zwłaszcza w, teraz na przełomie e, lipca i sierpnia. Dobra, co też Wargaming ma nam do zaoferowania? Słuchajcie, no to samo, <laughs> po prostu to samo. Obiekt 752. Nie wiem, czy ktoś tam już liczy te numerki, w ogóle zapamiętuje. Otóż jest to czołg, tym razem ciekawa sprawa, dziewiątego poziomu. Dziewiątki całkiem przyjemnie są losowane w wocie, zawsze jest szansa być na czubku. Co tu mamy? Słuchajcie, czołg ciężki, który ma 240 na 310 czyli 240 normalną pestką 310 goldową, ale. Nie jest tak źle, ponieważ te goldowe 310 to są jakieś przeciwpancerne z tego co napisali. Specjalne przeciwpancerne, więc nie są to hity, nie są to podkalibrowe. Może być ciekawie zdecydowanie. Co do alfy, to nie zrobi ona wrażenia. No, 390, tak? No typowa alfa radziecka dostępna nawet na siódmym poziomie, czy na szóstym poziomie, wręcz, bo tam przecież działa. 122 mm też były, mamy prędkości pocisków 860 na 1178 Powiem szczerze, że ten Gold to jest taki, że aż się prosi, żeby go używać. Wiecie o co chodzi? Oni robią tak, że ta pestka podstawowa, zobaczcie, ona jest no biedna, tak w czołgu ciężkim, 240 penetracji na dziewiątce, i peska, która leci 862 metry. No, to nie jest zbyt ciekawa rzecz, zwłaszcza, że tu jeszcze Alfa 390, ale jeżeli wrzucicie Golda, to macie potężną wtedy penetrację, no bo aż ile 70 mm większą, 310 i macie 1178 yy, pocisk leci. To jest, to jest dosyć szybko, trzeba przyznać. Reload 34 sekundy, tak, moi drodzy, ponieważ jest to magazynek, zynek taki. Powiedzmy, jak oni tutaj napisali. Czekajcie. Czołg posiada wieżę oscylacyjną i system automatycznego ładowania z magazynkiem na 3 pociski, co, je, co nie jest typowe dla pojazdów radzieckich. Czas przeładowania pocisku wynosi 3,2. O co chodzi? Wydaje mi się, że już teraz to będzie. Każdy w każdym. Naprawdę nie zdziwię się, jeżeli polskie jakieś czołgi kiedyś wejdą i będą miały y, to samo. <grafię> Jakiś magazynek czy coś takiego. <grafię> nie zdziwię się. Po prostu y, Wargaming dawno zrezygnowała z tego, żeby. Y, po prostu były charakterystyczne nacje, żeby każda nacja miała coś specjalnego. Teraz już jest wszystko to wymieszane. Snajperskie czołgi mamy wszędzie, e, z dużą alfą czołgi też mamy wszędzie. <grym> Także e, mamy tutaj co? Czas celowania przepotężny 3,4. Moim zdaniem bafną to. 3,4 nie zostawią, chyba. E, 3,2 pomiędzy pociskami, tak jak mówiłem, czyli. No, ten czas celowania byłby większy niż możliwość strzału, dłuższy byłby. Tutaj mamy jeszcze celność 0,42. To też nie jest rewelacja, no ale to raczej czołg taki do grania w zwarciu się wydaje. 8 stopni opuszczania. Właściwie to nie działa tylko wieży, no bo skoro jest wieża oscylacyjna, to wiadomo, że ona to działo jest tam na stałe zamontowane. Mamy 30 sztuk amunicji. Co do prędkości, nie ma jakiejś rewelacji. 3512, czyli tak sobie. 12,8 konia, czyli to też tak sobie mogło być mniej, ale no więcej też by się zdarzało. E, obrót czołgu 30 to już nie jest tak bardzo tragicznie. Wieża natomiast bardzo słabo się obraca 23 stopnie. To jest słabo. E, waga 45 ton tego pojazdu, 1750 hapsa i pancerz to nas interesuje. Otóż z przodu pancerz napisali 195 i ja jestem bardzo ciekawy, bo tu jest dosyć dobrze wyprofilowany ten pancerz. Nie wiem ile tutaj będzie. Ale górna płyta 195, tak skontowana, jeżeli była, to super. 140 z boku co jest bardzo istotne. Napisano tutaj też coś takiego, że paraboliczny kształt przedniej płyty pancerza odcinek kadłuba w kształcie litery V i niska sylwetka. I nie wiem, czy odcinek kadłuba w kształcie litery V to jest z przodu. To im chodzi ciągle o tą z przodu, tą parabolę, czy też z boku będzie to ścięte. No bo musicie przyznać, że 140 z boku to jest fenomenalna wartość na dziewiątym poziomie, na przykład takie 75 ma 120. Jeżeli ktoś z was gra, to wie, że z zupełności wystarcza 120 do robienia side scrapa, tak? I łapania na niego przeciwników. Natomiast 140, no to już jest jeszcze dużo, dużo lepiej. Natomiast wieża bardzo twarda, 330 z przodu, mamy 150 z boku i 120 z tyłu. Eee, no cóż, na papierze wydaje mi się, że ten pojazd będzie ciekawy. Co prawda zawiedzeni muszą być ci, którzy liczą na czołgi mobilne bardzo, bo to widać, że to nie będzie mobilny czołg. To działo też takie, no, bardzo długie celowanie. Cały czas będę się upierał, że oni baffną to celowanie z 3-4, zjedzie to w dół na pewno. Ehm, no cóż, no ale za to mamy 3 razy po 390, możliwość rąbnięcia. Mamy, wydaje się na pierwszy rzut oka, pancerz dobry. Pamiętajmy, że to ruski czołg, więc tutaj cuda będą się zdarzały przy strzelaniu w ten czołg. No zobaczymy. To jest pierwszy niusik krótki, a drugi niusik jeszcze krótszy o wiele krótszy to jest to, że stalowy łowca zaczyna się od 31 lipca, czyli już bardzo niedługo. Do 7 sierpnia będzie trwał, a później od 21 do 28 będzie to trwało. Serwery, tutaj godziny i tak dalej, wszystko jest wyszczególnione. Możecie sobie przeczytać. Mamy misje dzienne i nagrody, proszę bardzo. No, i stalowy łowca nagrody za postępy, też tutaj można sobie. Czekajcie, jeszcze to można. No, obligacje będzie można zdobyć i tak dalej. Nagrody generalnie, kasiora, jakieś naklejki, obligacje, podręczniki, premie. No, troszeczkę tego jest, ale największą atrakcją ma być to, jak oni napisali, że. To wydarzenie przywróci nam starego, dobrego, stalowego łowcę, którego polubią zarówno weterani, jak i nowicjusze. Żadnych eksperymentów z rozgrywką, pozostają tylko napędzane adrenaliną starcia w klasycznym formacie Battle Royale i przydatne nagrody w grze. Czytajcie dalej, aby poznać szczegółowe informacje. I tak dalej. Także jeżeli ktoś lubi stalowego łowcę, to wydaje się, że tutaj będzie taki surowy w surowej formie. Sotę powiedzmy bez dodatków, tak? Bez żadnych dodatków. Dobra, to tyle moi drodzy. Dzisiaj jest piątek, więc dzisiaj zapraszam na stream wieczorem. Prawdopodobnie będzie długi stream, ponieważ Andromeda sama się nie przejdzie, a jesteśmy, no mamy już miesiąc i trochę do wydania Starfielda, czyli gry na którą czekam. No i później już na żadną nie czekam praktycznie, no może na stalkera 2, ale to nie wiadomo kiedy to wyjdzie, za ile lat. No i spodobała mi się ta gra Remnant 2, szczerze mówiąc. Dla mnie jest to taki właśnie ten Elden Ring, tylko taki, który mi pasuje. No dla mnie ta gra o wiele lepsza niż Elden Ring, o wiele lepsza naprawdę. Jeżeli ja w czasie gry dnia potrafię sobie odpalić i pograć godzinę lub dwie, to to coś musi znaczyć, naprawdę. Dobra, to tyle, żegnam się z Wami, jeszcze jakiegoś szorcika prawdopodobnie, czy tam TikToka dzisiaj zrobię, bo przecież ciekawostek z dziedziny militariów i historii nie brakuje. Żegnam się z Wami, do usłyszenia.